Panie ministrze, w ostatnich latach zmieniają się trochę preferencje żywieniowe Polaków. Jesteśmy bardziej świadomi tego, co jemy, czytamy skład produktów. Czy ta taka większa świadomość ekologiczna przekłada się też na rynek ekologicznych produktów żywieniowych w Polsce? Przede wszystkim musimy zrozumieć, co to jest produkt ekologiczny, kiedy on jest naprawdę produktem ekologicznym, czyli to oznaczenie tak zwanego zielonego listka. Nie dajmy się oszukać różnym sieciom, nawet tym dużym sieciom handlowym, które proponuje tak zwane produkty bio, bo one naprawdę nie mają wiele wspólnego z ekologią. Jeżeli ma być to produkt typowo ekologiczny, to musi być oznaczony tym listkiem, bo daje nam to gwarancję, że produkt jest wytworzony w systemie certyfikowanym. Pod każdym takim zielonym listkiem mamy taki specjalny numerek, a to jest numerek jednostki certyfikowanej, właśnie ten produkt i tego gospodarza, i to przetwórstwo, które trafia właśnie na półki sklepowe. I wtedy dopiero poszukujmy właśnie tego właściwego produktu ekologicznego, bo daje nam to właśnie gwarancję najwyższej jakości, bo daje nam to gwarancję, że jest to produkt wytworzony bez tak zwanej chemii rolniczej. No i przede wszystkim jest to produkt bardzo smaczny, zdecydowanie mniej przetworzony. Czy w takim razie ten rynek ekologiczny w Polsce jest większy? On z roku na rok się powiększa i coraz więcej konsumentów właśnie poszukuje tego słynnego zielonego listka, ale jak również poszukuje tak zwanego produktu polskiego. Dlatego właśnie uruchamiamy po raz kolejny, kolejną edycję kampanii Kupuj Świadomie Produkt Ekologiczny. Chcemy właśnie pokazać, skąd w ogóle ten produkt ekologiczny się bierze, w jaki sposób on jest wytwarzany i w jakim stanie przetworzenia trafia właśnie do konsumentów, że on trafia właśnie w zdecydowanie mniejszym stanie przetworzenia, jak to jest taka typowa produkcja żywnościowa, która trafia na przykład z innych krajów albo nawet z innych kontynentów. Tutaj stawiamy naprawdę na bardzo solidną wiarygodność. Mamy, jeżeli chodzi o produkcję ekologiczną i o sam system certyfikowania, to jesteśmy wręcz liderami w Unii Europejskiej. Kampania rusza 23 września. Tego samego dnia odbędzie się w Płocku pewne wydarzenie, w którym bierzecie Państwo udział. Co to jest za wydarzenie? No właśnie, 22 to jest konferencja taka tradycyjna, coroczna, kiedy się zbierze właśnie cała ta branża tak zwanego rolnictwa ekologicznego, poczynając od rolników, poprzez twórców, ale również i te osoby, które współdecydują o tym, choćby w ramach wspólnej polityki rolnej, choćby w ramach systemów jakości naszych krajowych, choćby z Ministerstwa Rolnictwa. A 23 to już jest typowy piknik. Zaczynamy właśnie na Wzgórzu Tumskim, nomen omen w Płocku, mieście, które by się wydawało bardzo mocno uprzemysłowione, ale z drugiej strony też w okolicach Płocka mamy wspaniałych rolników w systemie rolnictwa ekologicznego i chcemy zaprezentować tych rolników z całego kraju, czyli przyjadą rolnicy, którzy będą i przetwórcy, którzy będą promowali swoje właśnie stoiska, ale również będą promowali przede wszystkim tą żywność ekologiczną i pokazywali właśnie, jaki mamy olbrzymi sposób zaawansowania, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne w naszym kraju. I to wszystko wydarzy się właśnie 23 od godziny 10 do godziny 18. Spotykamy się na Wzgórzu Tumskim, właśnie na tym kiermaszu żywności bardzo wysokiej jakości, gdzie właśnie zaprezentujemy te cudowne walory smakowe polskiego rolnictwa ekologicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę ja i oczywiście zapraszamy 23 września do Płocka. Zapraszamy właśnie do Płocka na Wzgórze Tumskie, najbardziej charakterystyczne miejsce w tym mieście i właśnie będziemy się dzielili właśnie tym dobrem, będziemy prezentowali, będzie można nabyć takie produkty, ale przede wszystkim posmakować ich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.